Witam z tej strony Marcin i Kamila. Słuchajcie, w tym odcinku dowiesz się, ile kosztuje pobyt w Stanach, cały taki wyjazd na przykładzie naszego 26-dniowego pobytu razem z trójką dzieci w piątkę. Postaramy się dzisiaj Wam tutaj wyliczyć, pokazać, ile co kosztowało i dlaczego tak tanio. Jedziemy! I słuchajcie, witam jeszcze raz. My. Tak, teraz dam dojść do głosu Kamili. Słuchajcie, dużo czasu już minęło i tak się zbieraliśmy z tym odcinkiem, nie? Kupę czasu, żeby wam właśnie pokazać, bo było wiele zapytań. Na samym początku zwłaszcza, nie? Tak teraz dopiero stwierdziliśmy, że to trzeba było zrobić właśnie... Tak, od razu. Od razu, a nie po pół roku, gdzie to już gdzieś tam wiadomo. I w pamięci się zaciera już, jak gdyby to jest dla nas mega odległe, nie? Ale całe szczęście Kamila wszystko zapisywała, mamy tutaj notatki. Tak, wszystko takie się... na bieżąco, które były robione. Wszystko się odświeżyło, no ale jednak na przyszłość to jest dla nas nauka, że po prostu będziemy wcześniej takie rozliczenia pokazywać. No, dlatego ja lubię w każdy odcinek dawać od razu, bo to wtedy jest, wiesz. Wiem. No. To dobrze, że wiesz. Także słuchajcie, zaczniemy od tego, bo jutro jeszcze będzie odcinek też, jak się kupuje tanio bilety. Ale to później, a dzisiaj wam powiem tak, bo my żeśmy lecieli właśnie z trójką dzieciaków, zastanawialiśmy się, szukaliśmy długo tych biletów, nie? Żeśmy się tam patrzyli, ile to kosztuje, żeby się jakoś tam długo rozeznać. No. Długo, tak, później, bo to kilka lat w sumie żeśmy się zbierali do tego, żeby do tych Stanów polecieć. Mhm. Ale to jest zawsze było, nie, że albo dzieci za małe, albo ja już w ciąży, albo dzieci za małe, albo ja już w ciąży. No, albo angielski, nie, albo pandemia. Albo angielski, nie, ten to zawsze nas gdzieś dręczyło, no ale... Tak, ale w końcu gdzieś ta decyzja zapadła i stwierdziliśmy, dobra, już dzieci są chyba na tyle duże, że jakoś ten lot ogarniemy, no bo dzieci z nami dużo jeżdżą, więc jak gdyby tam pobytu samego, to my się nie boimy, ale stresował nas długi lot. Jednak tak, gdzieś tam, godzin gdzieś tam, dokładnie, nie? Lataliśmy z nimi, nie wiem, tam powiedzmy przez 5 godzin, tyle chyba nasz najdłuższy lot wtedy trwał. I stwierdziliśmy, że no dobra, to jeszcze się da radę wytrzymać, no ale dwa razy dłużej, no to już było matko boska, nie? No ale w końcu się odważyliśmy, stwierdziliśmy, no dobra, kiedyś tak, no, trzeba to przeżyć, właśnie były, nie? Te małe samoloty, nie? Tutaj na tym jest ten Dreamliner, no tak, i to jednak jest całkiem inaczej. No ale no to dopiero się okazało. Dopiero się okazało w praniu, ale lęki były, nie? Właśnie, dokładnie. Jak to będzie. Jest gdzieś tam, albo tutaj wam pokażę odcinek ten, jak wygląda właśnie lot, nie? Do Los Angeles, jak jeszcze nie oglądaliście, jak... to możecie sobie tam zaglądnąć, bo w ogóle z tej w całej wyprawy tam ponad 50 odcinków. To będzie tak, 52. No, wyszło tego sporo. No i też warto zaznaczyć, że my mamy jednak małe dzieci. Kto nas ogląda, ten wie, no ale dla kogoś, kto planuje podróż, to może być istotne, więc na przykład o ile lot właściwie kosztował, no już dla każdego członka rodziny powyżej drugiego roku życia wychodzi, no, ta sama cena. Nie ma tu jakichś ulg, ale jednak na pewno jest różnica w pokoju, nie? No bo dzieciaki po prostu spały z nami w jednym pokoju, nie musieliśmy brać dwóch. Aha, już tam na miejscu chodzi, tak. Nie? Myślałam, że w locie. Nie. Kuszetka. Ale no bo wiesz, no za parę lat dzieci będą starsze, aha, no i będziemy musieli brać. Nie, no tak, pokoje, ale to ceny pokoi, to zaraz dojdziemy, ale to mówiłem właśnie o locie, że jednak jest dla każdego miejsce, no i są te posiłki, są telewizorki, więc ten lot, nie? No ale to o locie mamy osobny odcinek. Tak, no tylko, że jak mówiłaś teraz o dzieciach, to mówię, to tak. Dobra, to zaczynamy. To mamy już ten lot. Słuchajcie, my wtedy kupiliśmy po 3000 bilety. Teraz wiem, że można też trafić taniej, no ale to zależy, kiedyś sobie planujemy. Tak średnio patrząc od 2000 wzwyż, nie? W dwie strony oczywiście. Nie, no można też na pewno znaleźć tanio, bo są różni ludzie, którzy fajne kombinacje potrafią znaleźć, no ale to są już loty z przesiadkami, z jakimiś dłuższymi, krótszymi. No dla nas z dziećmi to jednak... Tak, odpada. Tu jest od razu bezpośredni lot Warszawa. My akurat nie wtedy leciliśmy do Los Angeles i to było fajne. Więc w zależności od potrzeb, nie? No my stawiamy jednak tutaj też na jakiś komfort, żeby się z tymi dziećmi nie urobić, więc dla nas lot bezpośredni jest jak gdyby najlepszą opcją. No, i tu patrzyliśmy też, bo są loty z Berlina, ale to właśnie, no, różne. Trzeba sobie poszukać, właśnie nagram kolejny odcinek właśnie, jak szukać tanich lotów do Stanów. Bo no to myślę, i to już jest... jak gdyby każdy pod swoje potrzeby musi patrzeć, nie? Tak. I tak, kupiliśmy ubezpieczenie. W ogóle, bo zaczynamy od tego planowania, jak to wszystko wyszło. To najpierw załatwiliśmy sobie tą ESTA, nie? Czyli od tego trzeba zacząć. To już nie ma teraz wiz, jest teraz ESTA. To się wypełnia szybciutko tam na stronie, czeka się, nie wiem, 1-2 dni i przychodzi potwierdzenie. Mamy ESTA, mamy ważny paszport, przynajmniej pół roku i możemy lecieć.
Kupiliśmy już bilety, udało się, jesteśmy zadowoleni. Kupiliśmy później ubezpieczenie, bo to warto mieć lecąc do Stanów. Oj, tak. I takie ubezpieczenie, ja już teraz nie pamiętam, ale mamy takiego z naszego tego brokera znajomego i on zapłaciliśmy za to ubezpieczenie za te 26 dni 1200 zł. Więc nie jest to jakiś duży koszt, to chyba było w warcie. Możecie się pytać jeszcze w komentarzach, to tam mogę w razie czego doszukać. Ale tak, to na wszystkich też grupach tam o Stanach zawsze są ludzie, którzy się też tym zajmują, nie? Czyli ubezpieczeniami, no i to na pewno warto jednak w taką podróż się wybierając mieć na uwadze, że no bez tego to może być słabo. No i warto pooglądać sobie filmiki wcześniej, nie? Kolejna rzecz to auto. My wynajęliśmy auto z takiej aplikacji Turo. Tam prywatni ludzie po prostu oferują, ale też są takie małe firmy, bo ta osoba, od której my wynajmowaliśmy, miała tam chyba, nie wiem, 5 aut różnych, więc można sobie wybierać. I koszt, słuchajcie, w tej aplikacji za wynajem to jest między 30, no nie wiem, 70 pewnie do 100 albo lepiej dolarów. My znaleźliśmy chyba za $50, jak dobrze pamiętam, i to auto nas wyszło 7400 zł. Na 26 dni. Na 26 dni. I ja jako lecąc pierwszy raz nie wiedziałem tego i zamówiłem sobie to auto na lotnisko. Tam jest jakaś dodatkowa opłata, żeby ktoś tam przyjechał. I mieliśmy na lotnisko, ale i pojechaliśmy do noclegu i tu kolejne to, żeśmy przepłacili ten pierwszy noclegi, bo płaciliśmy chyba po $300 tam, nie? Po 330 nawet. No bo też się nasłuchaliśmy, że jest niebezpiecznie, że lepiej chcieliśmy coś droższego. Mieć pewny nocleg, żeby się tam nie zniechęcić. Żeby na karaluchy dobry nas nie zjadły. A co ale do tego, to po prostu przypłaciliśmy. No ale dobra. Ale mieliśmy wypasiony nocleg tutaj w tym budynku, takim, bo teraz wam pokażę, taki mural był. Nie? No właśnie, ten budynek na niektórych filmach. No to jest tak. Teraz jak właśnie widzę jakieś tam. Miami, tak. Może już o Miami, no dobra, bo tu skucha. Venice Beach, faktycznie ten budynek często jest gdzieś pokazywany. No. No, także fajnie, coś ostatnio oglądaliśmy, mówimy, o Boże, to spaliśmy. Tak, no, także to w sumie było okej. Okay. No, ale żeśmy właśnie przespali, bo jednak ten jet lag, czyli takie zmęczenie to po podróży jest straszne. No, tak, jednak ten pierwszy dzień, no to nie, odpuścić sobie wszystko, nic nie planować, bo to jest po prostu bez sensu. Dlatego rada, i teraz tak zrobiliśmy, bo kupując kolejny jakiś lot do Stanów, to kupiliśmy od razu sobie hotel taki w granicach właśnie $100 będzie okej. Okay. Nie musi być jakaś nie wiadomo jaka lokalizacja, bo i tak będziecie zmęczeni, co my byliśmy. I, no, i to auto też się nie przydało, tylko miałem problem, bo musiem znaleźć parking. Nie? Tak, zapłaciłem tak, dwa tak, razy tak, za parking, tak, bo tam na przywenie zbyt jest ciężko. No, bo tam zakręciliśmy się, no nieważne. W każdym na nim nie oddali w końcu za ten parking. No. No ale w każdym bądź razie lepiej sobie wziąć Ubera. Czyli jak już mamy zaklepany nocleg na te dwie pierwsze doby, wziąć Ubera, podjechać sobie Uberem na spokojnie i się zaklimatyzować. Mm-hmm. No przynajmniej lepiej dla nas, nie? No bo ktoś inny wiadomo. Tak. Pamiętajcie, że my opowiadamy o własnej perspektywie. To nie jest tak, że my tu mamy jakiś monopol na prawdę i rację. Po prostu opowiadamy, jak to jest dla nas. A każdy, kto był w Stanach i przeżył coś innego, będzie mógł opowiadać coś innego. Więc żeby nie było, to są nasze doświadczenia dokładnie. Tak, my bazujemy na własnych doświadczeniach, na własnych przekonaniach, no i się tym dzielimy. I tutaj tak wylądowaliśmy, odprawiliśmy się tam przez tą wielką kolejkę imigracyjną. Która strasznie długo trwa i to była najbardziej męcząca część lotu. Tak, bo to już spotkanie z urzędnikiem i to naprawdę było miło, przyjemnie. Witamy w Stanach i tam kilka pytań jakichś takich mega prostych. Nic nie dopytywał. Ja nawet chciałem więcej, bo to właśnie się nasłuchałem. Dopytywał, takie dlaczego tak długo? Aha. No to jednak to było takie no tak, dla nas. Tak, ups, dlaczego tak długo? Tak. No ale wystarczy powiedzieć, że się kocha Amerykę. I jak Borat. No. W każdym razie my mieliśmy jakiegoś tego pana takiego sympatycznego. Przyszło to bezproblemowo. Tak. Zobaczymy, jak będzie następnym razem. No bo wiadomo, też ludzie na pewno są różni. Nagramy coś. No. No. I tu taka właśnie kolejny ten, żeby sobie tą Airalo, tak? Mamy Airalo, jakiś pakiet internetu i wtedy właśnie, czy możemy zamówić taksówkę, czy sprawdzić wiadomości. Żeby się nie wpakować tak jak my, nie? Że po przylocie okazało się, że nie mamy internetu, Marcinowi zaraz padnie telefon, a my... co tam było, nie ma paliwa już zaraz w aucie i tak wszystko naraz, więc ten internet musieliśmy... A, bo internet znaleźliśmy pod McDonald'em, nie? Tak. Bo na lotnisku jest internet bezpłatny, ale później żeśmy gdzieś jeździli właśnie pod McDonald's, pod gdzieś tam. Tak, tak. Ja tak. Przejściówki jeszcze szukałem, pamiętam. No właśnie, więc to takie... Zabrałem, słuchajcie, bo mamy komplet przejściówek, ale nie zabrałem amerykańskich, tylko zabrałem
angielską, także tu wam gdzieś jeszcze pokażę, jak wygląda dla pewności ta amerykańska, żeby ją sobie kupić. Mhm. No i warto na pewno ten internet faktycznie już mieć od początku, zwłaszcza jak tak, bo to są niedrogie te pakiety i można tam sobie to szybko ogarnąć jeszcze w Polsce. Mhm. Więc tutaj z tym nie ma problemu. Dobra, nas dalej. Auto kosztowało 7400 łącznie, ale jeździliśmy takim Dodge'em Grand Caravanem i fajnie było, bo na początku mieliśmy mieć jakieś mniejsze auto, ale tutaj jednak są duże przestrzenie. Duże przestrzenie. Dużo czasami się jeździ przez kilka godzin i się nikogo nie spotyka, więc... A nas jednak trochę jest. No, więc tam dzieci miały luz w tym aucie dzięki temu. Co tam mamy dalej? Dalej mamy paliwo. Paliwo jest tanie. Zrobiliśmy około 5000 km przez ten czas i zapłaciliśmy za to 2350 zł. Tyle, marzenie. Tyle na ten. No. Wiadomo, że te ceny też były nie rozłożone. Tak, że różne stacje, były... tak. Mhm. No i jest bonus, jak się płaci gotówką. Nie, ja też nie wiedziałem właśnie, jak to zapłacić, czy kartą, czy tym, ale jak się podchodzi, czyli przyjeżdżamy na dystrybutor, wysiadamy, idziemy do kasy i mówimy, że tankujemy, nie wiem, z piątki, dajemy $100, tankujemy sobie, nie wiem, za 50, za 40, przychodzimy z powrotem, dostajemy resztę, dostajemy paragon i tak to wygląda, bo ja też się nie widziałem, Boże, jak tam się tankuje. Nie? No, tak, tak. To albo kartą, tak, albo kartą, to znowu kartę wrzucamy, wbijamy, Boże, PIN. I też nas dopiero charge'uje jakby po skończeniu tankowania, nie? Czyli nie ma tak, że jak u nas tankujemy i dopiero karta, tylko tam wcześniej karta, żeby była pewność, że nie uciekniemy gdzieś tam bez płacenia. Mhm. Także to jest... Dobra. Później co? Parkingi. Mhm. Parkingi to głównie były w miastach, nie? Czyli w Los Angeles, w Las Vegas. W Las Vegas raz tam przy tym, no, przy tym głównym reptaku. No, ale to głównie w miastach, nie? Głównie, gdzieś tam jakieś dzieliliśmy przez parki narodowe, czy przez road, to tam chyba za wiele... Najtaniej było na parkomatach, nie? Tak, gdzie jak stoją te parkomaty, takie wrzutniki fajne, jak na starych filmach, że można monetkę sobie tam, te ćwierć dolarówki, których przywiozłem całą masę. No tak, ale parkingi 630 zł, więc tak, no, tyle wyszło. Się też nie zbierało. Jedzenie. O, jedzenie, temat kontrowersyjny. Wiadomo, że to w zależności. Można codziennie, nie wiem, śniadanie, obiad, kolację jeść w restauracji, no to wtedy wyda się kupę kasy. Można jechać cały czas na zupkach chińskich i się wyda mega mało. No my wybraliśmy jak zwykle jakiś tam środek, powiedzmy, więc trochę się stołowaliśmy na mieście, no ale jednak też sporo kupowaliśmy i robiliśmy gdzieś tam w pokoju, nie? Więc... To było po prostu mega różnie i faktycznie zdarzyło się tak, że nie wiem, w Las Vegas wieczorem gdzieś tam dzieciaki zgłodniały i zamówiliśmy sobie po kawałku pizzy, no ale to wiadomo, na głównym tym dreptaku Las Vegas, no to zapłaciliśmy za to ładnie, no ale było też tak, że czasami, nie wiem, kupiliśmy jakieś gotowce i po prostu cały dzień się okazało, że przejechaliśmy na tym, co mieliśmy z marketu, nie? Tam ta pizza chyba 8 czy 10 dolarów, nie? Kosztował kawałek. No, tak. Najdroższa pizza w życiu. No ale no dobra, będziemy wspominać do końca życia. Dokładnie, nie ma co też oszczędzać. No, ale później żeśmy odkryli właśnie, bo tak na początku, jak tutaj jest się w Los Angeles i tam, gdzie jest wszędzie dużo sklepów, budynków, jest wszystko, tak przyzwyczailiśmy się, że cały czas coś można kupić, nie? Czy tak jak u nas, gdzieś jedziemy między miastami, coś można kupić, ale... Tak, przekąski na Orlenie. No, a dopiero później, żeśmy, jak trafiliśmy chyba, gdzie to było, w Utah, gdzieś między parkami narodowymi, jechaliśmy już długi okres czasu, byliśmy głodni i szukaliśmy noclegu, bo my bukowaliśmy te noclegi jakby tylko przed samym przyjazdem, już wiedząc mniej więcej, gdzie dojedziemy, żeby nie było stresu na całej wyprawie. I się okazało, że super nocleg, taki opuszczony, jakby jakiś motel z horrorów, starym, taki z lat 50. No mega tam byłby klimat. Jest tam gdzieś też film, jak tam sprawdzamy te pokoje, no ale nie mogliśmy tam zostać, bo nie mieliśmy jedzenia. I później dopiero już jakby nabraliśmy doświadczenia i jak byliśmy w Walmarcie, to już nabraliśmy jakieś zupek czy coś, żeby coś mieć w bagażniku jeździło, jakieś tam czy chleb, czy bułka, nie wiem, coś tam. Tak. Czy jakieś puszki, żeby zawsze jakiś był tam, jak prepersi. Lepiej być gotowym, no. No ale tak, to codziennie zapisywałam nasze wydatki jedzeniowe też. I teraz tak jak patrzę, to na przykład na samym początku wydaliśmy najwięcej i to było Los Angeles, bo wydaliśmy $180 na cały dzień jedzenia. No ale to faktycznie było tak, że jedliśmy tam i śniadanie i
kolację, nie, śniadanie chyba nie, no nieważne, obiad i kolację zjedliśmy gdzieś w mieście, no i zrobiliśmy duże zakupy właśnie w spożywczaku. A to, nie wiem, czy wtedy nie jedliśmy w tym, Buba Gump. Nie, jest taki ten z... Możliwe, tak. Więc to był nasz najdroższy dzień wydatków na ten, nie? Na jedzenie. No ale na przykład są takie dni, gdzie nie wydaliśmy danego dnia w ogóle pieniędzy na jedzenie, bo tutaj... To pewnie byliśmy właśnie w trasie, mieliśmy zapasy właśnie tych... Później widzę $10. Tak, tutaj jakieś $10, no różnie, nie? Tu 24, no ale jest tutaj też 50, 145, więc wiadomo, można jeść na bogato, można przeżyć po najmniejszej linii oporu. No i fajnie, my też chcieliśmy w różnych miejscach sprawdzić, jak to jedzenie wygląda. No tak, nie, my się też jakoś smakuje. Tak mega nie ograniczaliśmy, nie? Nie było tak, że o Boże, mamy, nie wiem, jakiś ograniczony budżet, więc musimy tego pilnować, no ale też jak gdyby nie jesteśmy tacy, żeby... Nie lubimy wydawać, znaczy ja nie lubię dużo wydawać. Że nie lubimy właśnie wydawać też czasami tak zbytecznie, że tak to określę, nie? No. Więc fajnie było to, że właśnie w tej Buba... Te krewety spróbowaliśmy, bo to jednak z Foresta Gumpa. No nie odpuściliśmy tego i tam trochę kasy zostawiliśmy, no ale z drugiej strony, no być może tam już nigdy nie będziemy, albo no wiadomo, będziemy wspominać na pewno do końca życia. No ale też nie przestaliśmy jakoś Bóg wie jak, no tak. Ale. Albo jak na tym ranczu, nie? Bo byliśmy na tym indyjskim ranczu, tam gdzie w ogóle niczego nie było. No to tam też żeśmy kupili sobie wcześniej, nie? Jakiś ryż z czymś, jakieś kurczaki, żeśmy to sobie podsmażyli i też super było, przy ognisku siedzieliśmy, nie? Mega, mega wyprawa. No. No i tam dzięki temu, że mieliśmy już swoje jedzenie, bo wiedzieliśmy, żeby zabrać, no to już dzięki temu mogliśmy zostać, bo tak to też byśmy pojechali. No tak, zobaczyliśmy, byśmy super miejsce, ale musimy sklepu. Jechać dalej. No tak, a się później okazuje, że żeby znaleźć najbliższy sklep, trzeba przejechać 1,5 godziny, no to już się nie wróci, nie? Więc to tak, to na pewno trzeba mieć na uwadze. No i też wiadomo, my jeździliśmy z dzieciakami, więc to też nie mogło być tak, że nie wiem, jedziemy i nagle dzieci mówią, jesteśmy głodne, my nic nie mamy, nie? No to wiadomo, syndrom matki Polki, tak, no dzieci nie mogą być głodne, więc, więc gdzieś tam szczególnie byliśmy na to wyczuleni, nie? No i co? No, ale jedzenie ogólnie dużo też jest taki odcinek, że z warzywami, nie? Że jednak w tych marketach, no nie w tych dużych marketach jest cała masa warzyw i... Jest ta woda bezpłatna, że można sobie wodę nabierać do butelek. Także... Chociaż no te śniadania w hotelach to wiadomo, jakieś gofry na słodko, jakieś tosty. No na dłuższą metę no, jest to męczące i raczej byśmy... Lepiej jakieś warzywko sobie kupić właśnie. No zdecydowanie tak. My pomidory, ogórki, awokado, nie dzieci, jakie się później w pokoju na to rzucały, gdzieś tam im tego brakowało. No. Dobra, mamy kolejną rzecz. Atrakcje. No to też w zależności tak. kto co, my wydaliśmy 3750 zł, ale tutaj największym kosztem to w zasadzie był Disneyland. Bo tam kupę kasy to kosztuje. Trzeba sobie wcześniej zarezerwować bilet. No, parki narodowe, no wystarczy kupić tą kartę. Tak. Annual Pass. Ja $80. I macie wjazdy do większości parków, też nie wszędzie, no bo tam chyba... do Arches trzeba było dokupić jakieś tam za $2, czy nie, no nie pamiętam za ile, nieważne, no ale to już są groszowe sprawy, no ale to... Kanion Antylopy tylko ekstra, bo to jest już w tym indiańskim rezerwacie. Tak, no? I to jak gdyby Indianie sobie tym już sami zarządzają, więc do Antylopy wchodziłam tylko ja, bilet kosztował $131. Tak. I tu się okazało, że nie był, i tak było jedno tylko miejsce, więc... No, tak, to już nawet nie chodziło o to, że robimy to ze względu na oszczędności, tylko po prostu zamawialiśmy to na ostatnią chwilę, to było moje marzenie. Się okazało, że na 7 rano byśmy mogli iść wszyscy, no ale to jak gdyby taka godzina, to zupełnie tam nie było tego, co najważniejsze, czyli światła, które tam wchodzi, więc zdecydowaliśmy, że tylko idę ja, no i stąd właśnie jeden bilet. A my żeśmy sobie tam pojechali na jakiś fajny tam... Plac zabaw, nie? No i słuchajcie, dochodzimy, ostatni koszt, taki poważny, to były noclegi. My na noclegi wydaliśmy 12 800. I tutaj no, też nam zawyżyło to, że byliśmy ten pierwszy nocleg po 330, no tak, czyli $660 wydaliśmy za pierwsze dwa noclegi. No i to było grube przegięcie, ale... Tak, szczególnie, że właśnie mówię, no na początku to się tylko śpi. No chyba, że ktoś, nie wiem, jest turbo jakimś tym, no ale trzeba. No, ja nie dałem rady po prostu, że jakieś... Nawet pamiętam, lęki mi przyszły już, nie? Bo tu dużo było jakichś takich rzeczy, nie przygotowaliśmy tego albo nie. No po prostu nie da się też wszystkiego zaplanować i czasami rzeczy po prostu wychodzą w czasie. Zwłaszcza, że my planowaliśmy zbyt wiele.
Tak jak Marcin wspomniał, każdy nasz nocleg poza tymi dwoma pierwszymi był planowany już na miejscu, bardzo często na dosłownie 5 minut przed podjazdem. Albo, albo jak przyjechaliśmy do jakichś motelów na Road 66 i też dopiero żeśmy bukowali, nie? Mm-hmm. Wiadomo, nie, pewnie nie każdy lubi tak żyć w niepewności, gdzie dziś śpimy, my to lubimy, więc dla nas to było fajne. No. Nie było problemu z noclegiem w zasadzie nigdzie, poza Doliną Śmierci, gdzie podjechaliśmy, się okazało, że cały tam, nie? Pamiętasz? Ten, tak. Był ten za... cały hotel był po prostu zawalony, nie było miejsca, no i musieliśmy jak gdyby przejechać na drugi koniec, no ale to nie wiem, ile tam. Chyba nie, no super, bo pojechaliśmy do Nevady i tam no jeszcze tak, to miasteczko odkryliśmy sobie, więc nie wiem. To było super miejsce, no ale jak gdyby wiadomo, byliśmy zmęczeni, mieliśmy już trochę dosyć, a trzeba było jednak jechać dalej. No ale to jakiś wielki problem też nie no ale był, to nie? Tylko raz w sumie przez, cały, przez ten cały wyjazd. A poza tym to... Bardziej by mnie stresowało, gdybym miał gdzieś wykupiony nocleg, a na przykład bym nie dojechał, bo wiadomo, tu jest coś fajnego, był jakiś wrak, chciałem się zatrzymać, nie? Albo jakieś fajne miejsce jest to, czy sklep. No to stajemy i ten, a jakbym miał, że o, na tą godzinę muszę tam być, no to, to już jest pośpiech, stres i... No, niepotrzebne, nie? A my tak właśnie lubimy, że nie, nie mamy takiego ograniczenia gdzieś tam czasowo-przestrzennego, czyli faktycznie jak coś nam się spodoba, to a dobra, to jeszcze zostaniemy, to coś przejedziemy. No. I tak w sumie... No to jest najważniejsze, żeby właśnie nie było nerwu i stresu, bo później całą tą przyjemność tego wyjazdu zabierają właśnie, bo tu ktoś już nie trzyma ciśnienia i to później się udziela na wszystkich, tak? Bo ja tak czasami mam, jak już jestem, rzadko mi się to zdarza, ale jak już coś mnie w ten, to później się, nie wiem, na Kamilę przejdzie, to mi przychodzi, to Kamila wchodzi wkurzona, później na dzieci, a na dzieci, nie wiem, na koty. No, gorzej jak koty pod ręką. Koty na myszy. No. I to tak się zaraża tą film, nie? Tak, i to wszystko psuje już, więc to jest, trzeba się tego wyzbywać i... Zbędnego ciśnienia, zwłaszcza, że wiadomo, jeździmy z trójką małych dzieci, więc tam i tak są co chwilę jakieś awantury i kłótnie między nimi, więc wystarczy już nam takiego. No, dokładnie, to też trzeba z trójką, no, kto ma dzieci, ten nie śmieje się w cyrku, czy coś. Ponoć. No. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, łącznie nam tu wyszło 51,5 tysiąca za ten wyjazd. Prawie cały miesiąc byliśmy na 5 osób i to dzieląc na 5 osób, to wyszło nam 10 tysięcy złotych. Mm-hmm. Na 26 dni, czyli tam jeden dzień wyszedł 1980 złotych. I tutaj przeliczyliśmy też bez lotu, no bo lot, w tych wyliczeniach lot był największy, bo ten lot kosztował 15 tysięcy. A na pewno można by było taniej. A można sobie, no jeżeli leci was, nie wiem, dwójka albo trójka, no to wtedy i kupicie sobie lot za 2 tysiące, no to jest wtedy 6 tysięcy, więc zrobiliśmy też wyliczenia bez lotu i wtedy dzień wyszedł nas 1400 i wtedy te 26 dni to jest 7300 jakoś tak. Na osobę. Na osobę wychodzi 7300, a ten... Także to różnie. Przy pokojach, słuchajcie, jak chcecie rezerwować pokój, to jest bardzo ważne, myślę, żeby... Każdy pokój to są jakby takie dwa duże łóżka małżeńskie, więc to jest... Jeden pokój jest dla czterech osób. Więc jak nie macie problemu z tym, że właśnie jedziecie jakąś, nie wiem, paczką albo jedziecie rodziną, czy tak jak my w piątkę, no to zawsze nam starczą ten jeden pokój. Czyli dwa duże łóżka są spokojnie wystarczające i to jest fajny standard, że praktycznie każdy hotel, gdziekolwiek się nie pojedzie, to wygląda tak samo. Dwa i to faktycznie duże łóżka. No i jeszcze właśnie a propos wybierania pokoju, nie, że sugerowaliśmy się zawsze jednak ocenami też na Bookingu. To gdzieś była właśnie jakaś podpowiedź, że szukaliśmy zawsze powyżej tej oceny 7, żeby było. Chociaż nie, 7 wzwyż i faktycznie to się sprawdzało, że raczej nie mieliśmy nigdzie ani karaluchów, ani strzykawek pod łóżkami. Ani takich rzeczy, było naprawdę bardzo spoko, więc chyba bardziej niż ceną warto się sugerować tymi opiniami. No. I czasami, bo na przykład w Las Vegas takie tanie, chyba za 50 dolarów był nocleg w hotelu takim przy głównym tym, nie? Więc to z tymi cenami jest różnie, jak jeszcze mamy tam te zniżki w Bookingu, to też zawsze czy tam jakieś domowe śniadania, nie? No głównie korzystaliśmy z Bookingu, nie? Tak, większość praktycznie. Ale czasami jak podjeżdżaliśmy, to taniej było przez Booking zarezerwować. Ja mówię, no myślałem, że jeżeli przyjeżdżam pod hotel i nie wiem, ktoś ma bezpośrednio bez prowizji, to będzie taniej, nie? A tutaj nie, przez Booking jest taniej niż jeżeli chcemy tego. I jest wtedy bezpiecznie też, bo mamy tą, możemy dać opinię, mamy jakąś gwarancję. Takie. No tak. A jeszcze właśnie mieliśmy a propos wynajmowania przypadek, także nie, na sam koniec dwa razy w Los Angeles nocowaliśmy w tym samym miejscu, ale
z wyprowadzką, nie? Był fajny hotel, mhm. podobało nam się. Rano się spakowaliśmy, pojechaliśmy, cały dzień zwiedzaliśmy i później było, dobra, to gdzie nocujemy? Ja sprawdzam, patrzę, patrz, w tym hotelu jest jeszcze taniej niż było. No to dobra, nie? No to jedziemy tam z powrotem, bo tam było naprawdę mhm. ekstra. Więc właśnie często jest tak, że zamawiając na ostatnią chwilę, te ceny są korzystne i jakbyśmy wzięli ten sam pokój dwa dni od razu, no to byłoby dużo drożej niż tak, tak właśnie. Tak, no. No, nam i Los Angeles ogólnie no. tam, no, nie wiem, nie ma też, bo tam na początku się przejmowaliśmy na tu dzielnicę, coś, ale tam jest, to jest taka wielka, wielka metropolia. No i my też nocami nie łazimy, no, ani wieczorami, dokładnie. Nie? My z dzieciakami już wiadomo, pewna godzina i tak, dla nas też ani tych jest, bezdomnych no. nie widzieliśmy, ani jakichś takich, a nawet jak widzieliśmy bezdomnych, to byli tacy po prostu, nie wiem, jakoś tam... Nie, w ogóle nie. byli agresywni, nie no. było takich osób, jak nie wiem, jak w Polsce się często wieczorem spotyka jakichś pijanych, czy nieagresywnych, to tamtego, no. No mieliśmy my na szczęście, to że na to nie trafiliśmy. No dokładnie. No. Coś jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym noclegu, ale już nie... Aha, wiem co, że dla nas jeszcze też było jakimś wyznacznikiem to te hotele z basenami, nie? No bo wiadomo, dzieciaki z nami cały dzień jeździły i dla nich to, no, basen, my chcemy na basen, więc fajnie było, jak jeszcze w miarę dobrej cenie, oni w tych motelach, nie? Mają takie małe baseniki, to nie jest Bóg wie, jakie tam super aquapark, ale wystarczy, że nasze dzieciaki po prostu były przeszczęśliwe, że mogliśmy jeszcze gdzieś tam późnym popołudniem iść popływać, więc... No, więc fajne to jest, nie? No w Polsce nie ma takich raczej, nie jest albo jakieś wielkie aquaparki, to wtedy hotel już kosztuje naprawdę kupę kasy, a tutaj po prostu mają sobie jakieś tam... No, dokładnie. Niepozorny basenik, ale już wystarczy, żeby była frajda, nie? Tak, i gorąca woda strasznie tam jest. No, a to w tych hot tubach, no. Ja jeszcze tylko tak podsumowując, że przy wyliczeniu tego auta na przykład, to trzeba sobie przyjąć 30-50 dolarów, mniej więcej w takim zakresie spokojnie można, jeżeli oddajemy tutaj w tym samym miejscu, nie? No bo jak mamy wylot, no my akurat nie tak mieliśmy, nie? Że też z Los Angeles wylatywaliśmy i wracaliśmy, więc oddaliśmy na lotnisku, aplikacja fajnie, później się robi zdjęcia i bez żadnych problemów. Chociaż raz mieliśmy tak, że nie, że na tej jechałem tą drogą taką ekspresową płatną, ja, się tak, bałem, że coś tam przyjdzie, ale nic całe szczęście nie przyszło. No, gdzieś tam się zgapiliśmy. A noclegi 100-150 dolarów, też taki, nie? Tak jak patrzyłem. No, taka średnia. Tutaj czasami 70, widzę 124, 153, 111, 125. No, tam powiedzmy 120-130 można sobie przyjąć taki budżet, żeby mniej więcej sobie wyliczyć, bo wiadomo, każdy sobie planuje, żeby tam, jak to wygląda. Z językiem angielskim też bez problemu, tam podstawowa komunikacja. Tam jest też dużo osób przyjezdnych, dużo imigrantów, oni są jakby nastawieni pozytywnie i tam nikt nie się patrzy, jak powie się nie tak. Nikt nie wyśmieje na Tak, nikt się nie wyśmieje, tylko bardziej się zainteresuje, skąd jesteśmy, dopyta. No, nie? Skąd taki fajny akcent. Tak. Także to jest bardzo pozytywne, że oni są tacy otwarci, nie? Na to, na tą inność i przynajmniej my mamy takie doświadczenie, że było bardzo fajnie. Tak, spotkaliśmy się z mega dużą dawką życzliwości i oby tak dalej, nie? Obyśmy nie zmienili zdania. Tak, ja byłem podjarany, powiem wam, że tymi Stanami. Zdradzę wam teraz, że dzisiaj kupiliśmy bilety. No właśnie, stąd też nasza taka bardzo spontaniczna akcja. Dobra, skończmy już ten temat. No, ja miałem teraz jakąś taką, nie wiem, jakieś to przesilenie zimowe i jakiś miałem taki, nie wiem, wczoraj też byłem taki do niczego, a mówię dzisiaj, nie, zobaczyłem, że bilety, jakaś się pojawiła tam okazja, mówię, nie, musimy to kupić i... No, więc tak całkiem... I lecimy. Całkiem przez przypadek jeszcze mamy już konkretne plany na przyszły rok, więc jesteśmy podjarani w tym momencie. Tak, będzie kolejna seria filmów. No właśnie, będą kolejne relacje, tym razem z innej części. Tak, ale to wam już zaraz powiemy jutro w kolejnym odcinku, bo zaraz go sobie nagramy chyba tutaj, idąc za ciosem. Aż się oplułam. Dobrze. Słuchajcie, jak jesteś tu pierwszy raz, to miło mi będzie, jak klikniesz subskrybuj, albo to jest tu gdzieś pewnie. Jest to dla nas bardzo pomocne i motywujące, jeżeli zostawisz tą subskrypcję. Także dziękuję ci za to. Ja też dziękuję. I pamiętajcie też o aktywności, czyli łapka. Jak zostawcie jakiś komentarz, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Chętnie postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli się uda, to
W ogóle też super sprawa, że dużo osób do mnie pisało, że natchnęło, tak jakby ta cała seria natchnęła ich też do samodzielnej decyzji, żeby jednak pojechać do tych Stanów, że to też ich było marzenie i to jest bardzo fajne i to jest taki, no to mnie cieszy po prostu, nie, że te filmy... Wystarczy czasem się po prostu nie bać, nie pokonać gdzieś te lęki wewnętrzne, no bo każdy z nas je ma, a... No, jak mam jakieś oszczędności, to tego nam nie ten... Lepsze to jest niż lokata, bo tu inwestujemy w siebie. Wspomnienia. I mega wspomnienia są. Także widzisz, już 30 minut nagrywamy, patrz, jednym ciągiem bez tego. Dobra, kończymy. Trzymajcie się, pa, pa. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Czekaj, bo muszę ten przełączyć. Oj, 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 oj. Z trójką małych dzieci podróżujemy z Marianką, która ma 6 lat, Helenką 4 i z Jankiem 2 latka. Zapraszam na odcinek. Zapraszamy. Zapraszamy. I zapraszamy.